Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już 11 odcinku z serii Clash Royale. Z tej strony oczywiście Tristan, Robin Belter, inaczej Robin. A dziś moi drodzy zagramy sobie bardzo fajny challenge. Jednak na początku chciałbym wyjaśnić kilka fajnych, ważnych spraw. Po pierwsze to, jeżeli ktoś mnie długo subskrybuje, przynajmniej 5 miesięcy i oglądał poprzedni odcinek Clasha, to teraz pomyślicie, jak to, przecież ostatnio był chyba 8 czy 9 odcinek, to jak nagle jest 11. Niestety odcinki się troszeczkę pomieszały pod kątem kolejności, muszę pozmieniać tytuły, bo jak się okazuje mamy już 11 włącznie z tym odcinek z serii Clash Royale, a niektóre po prostu nie były numerowane i je skipowałem, więc tak, to jest 11 odcinek Clash Royale, to chciałem wyjaśnić po pierwsze, a drugą rzeczą moi drodzy jest to, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy, bo od 5 miesięcy nie było Clasha na kanale, wprowadził dość dużą aktualizację, mianowicie moi drodzy, od teraz w Clash Royale jest już taki oficjalny, bo wcześniej były tylko tutaj Tournament Challenge, czyli coś w tym stylu, jakby takiej podróbki karnetu bojowego, teraz mamy już oficjalnie miesięczny pass royale, czyli jak w Fortnite jest battle pass, czyli karnet bojowy, tak tutaj w Clash Royale jest pass royale, czyli karnet królewski, bo wiadomo jest oczywiście Clash Royale, czyli mamy tego króla, tutaj oczywiście gra jest na podstawie królów i w ogóle, i gdzie jest ten król, i tu jest ten król oczywiście pokazany teraz, więc oczywiście zamiast battle passa mamy pass royale, polega on na tym samym co oczywiście battle pass, oczywiście to wszystko dzięki trendowi Fortnite, bo wiadomo Fortnite wprowadził karnet bojowy, to się stało hitem w wielu grach, na przykład teraz chyba nawet to jest w Apex Legends, w PlayerUnknown's Battlegrounds, nie jestem pewien, ale chyba też to jest, no i oczywiście Fortnite to wszystko jakby zapoczątkowo tym wielkim hitem i mamy oczywiście i ten płatny i ten darmowy karnet bojowy, właśnie nie karnet bojowy, tylko karnet królewski. Tutaj są oczywiście nagrody, mamy fajne emotki, są też emotki płatne i są też emotki darmowe. Po prawej stronie jest oczywiście wszystko darmowe i dopiero na końcu jakby mamy Legendary Chesta, wszystko poprzednie w darmowym karnecie to są tak naprawdę takie normalne skrzynki, za to po lewej stronie jak widać już na piątym tierze mamy Legendary Chesta. No i na czym to teraz polega? Jeżeli nie macie karnetu królewskiego, nie macie go zakupionego, on kosztuje 23,99 zł, po prawej na dole widać to, a tutaj mamy napisane, co możemy dzięki temu uzyskać, zaraz to wszystko wytłumaczę. To tylko dziennie maksymalnie możecie wbić jeden tier. Oczywiście zależy to jakby od biegu miesiąca, bo jest łącznie aż 35 tierów do wbicia i tam chyba co 12 czy co 24 godziny można wbić jeden tier, jeżeli nie macie karnetu królewskiego. Jakoś tak to działa, nie wiem dokładnie jak to jest, ale działa to jakoś na tej zasadzie. Jednak jeżeli macie karnet królewski, to możecie wbijać tiery w nieskończoność aż do 35 tiera i na 35 tierze, jak widać, jest Legendary Chest w tym darmowym karnecie, a w tym płatnym specjalne coś takiego podobnego do Epic Chesta. Oprócz tego wszystkie skrzynki też mają przynajmniej miały w poprzednim sezonie, bo to już jest drugi sezon, chciałbym powiedzieć, jak widzicie na górze ekranu jest Season 2 Shipwrecked, wcześniej był pierwszy sezon na starcie lipca, teraz jest początek sierpnia, a w sumie już częściej jakby sierpnia, już nawet nie taki początek i tutaj mamy te właśnie nagrody, ale w poprzednim sezonie były Lightning, nie Lightning te, tylko strajki, można było strajkować karty, teraz tego nie można robić, ale chyba tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy właśnie Pass Royala. Czy tego Pass Royala kupimy jeszcze zobaczę, bo w poprzednim sezonie kupiłem go na początku i to było trochę nieopłacalne, teraz zrobimy tak, że po prostu wbiję jak najwięcej tierów i później zobaczę na koniec sezonu, czy mi się to opłaca. A co dzięki Pass Royale'owi możecie uzyskać? Po pierwsze, możecie uzyskać nagrodę oczywiście po lewej stronie, między innymi ekskluzywny skin do wieży. W tym sezonie jest skin piaskowy, wcześniej był skin wieloryba. Takie skiny jak na razie wakacyjne. Po drugie, unlimited entries for special challenges, czyli w nieskończoność możecie wchodzić, mimo że przegracie, możecie w nieskończoność wchodzić do challenge. Jak widzicie tutaj, jeżeli 3 razy przegram, później muszę płacić gemami i jeżeli macie Pass Royale, czyli karnet królewski, możecie wchodzić w nieskończoność, a w niektórych challenge'ach, zależnie jak to Supercell ustawi od challenge'a, możecie kontynuować challenge od miejsca, gdzie przegraliście, a nie od początku, jak to zawsze było, więc to też jest kozackie, ale to zależy akurat od Supercella. Więc tak to wygląda i co jeszcze można uzyskać? QA chest to unlock automatically. To też jest fajna rzecz, bo oj, nie chcę wychodzić. Możecie sobie ustawiać skrzynki w kolejce, nie musicie co 3 godziny czy co 8 godzin, zależnie kiedy skrzynka się otwiera, ustawić w kolejce kolejnej, tylko możecie dwie w kolejce sobie ustawić, czyli to sobie na przykład otworzycie w przyszłości, a to od razu możecie za pomocą karnetu królewskiego ustawić w kolejce i dwie wam się otworzą w ciągu 6 godzin i musicie wchodzić i odblokowywać kolejnej, więc tak na początek chciałem powiedzieć, otworzymy sobie tą skrzyneczkę na szybko, fajnie 17 minionków, questy pozostałe, oczywiście pozostałe te questy, tutaj wbijamy oczywiście te punkciki, dostajemy tak zwane IQ pointy, przeze mnie one są nazywane IQ pointami, quest pointy, one też są QP. Właśnie mi się to myli, bo tutaj w grze jest to nazwane quest pointami, ja to nazywam IQ pointami. Możemy to nazwać quest pointami, będzie w sumie łatwiej i ładniej też, bo to gra w końcu nazwa, a nie, jakieś IQ, jak normalnie IQ człowieka, więc tak to wygląda. Aktualnie jestem w klanie Polska, bardzo fajnym klanie, byłem w nim chyba właśnie w poprzednim odcinku, czy 7 miesięcy temu, przed jeszcze egzaminami ósmoklasisty. Właśnie, no w ogóle wróciłem, nie? Bo 5 miesięcy temu był ostatni odcinek z Clasha, dlatego że zniknąłem na 4 miesiące, a odcinek wyjaśniający jest na kanale, w prawym górnym rogu znajdziecie
do niego adnotację. Jeżeli go nie oglądaliście, to zapraszam serdecznie, bo tam mówię też, co będzie dalej z kanałem. To są ważne rzeczy, bo od września się troszeczkę dużo zmieni. Ale tak, wróciłem do tego Klanu Polska, bo jestem już bardziej aktywny. Wtedy odszedłem z powodu braku aktywności. Dobra, nie przedłużamy. Dzisiaj gramy sobie Golden Barrel Draft Challenge, czyli będziemy sobie walczyli o te nagrody. Mamy m.in. emotkę za 15 winów, też jest Legendary Chest, nawet dwa razy, tutaj też tak właśnie, dwa razy Legendary Chest za 7 i za 13 winów. Będzie trudno, możliwe, że kupimy już teraz Pass Royale, zobaczymy jak to będzie nam szło. To jest oczywiście draft, więc wybieramy sobie karty. Mam nadzieję, że nie gadałem jakoś 5 minut, kurde, pewnie gadałem, no dobra, unlucky. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi, to zapraszam serdecznie do subskrypcji, to jest najważniejsze, nie musicie polubić materiału, bo i tak oceny są niepubliczne, ale serdecznie zapraszam do subskrypcji. To jest aktualnie najważniejsze, żebyście po prostu byli na bieżąco i nasza ilość subskrybentów po prostu wzrastała, bo bardzo mi na tym zależy, chcę wbijać tych subskrybentów najwięcej, dlatego też odcinki pojawiają się często. A właśnie, chciałem też was przeprosić za jedną rzecz, mianowicie ten odcinek niestety nie pojawi się tak, jak miał się pojawić, bo dzisiaj jest piątek i ja nie wiem, czy ten odcinek nie pojawi się już w sobotę w nocy jakby, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj o 20.30 powinienem wrzucić odcinek, ale niestety nie wyrobię się i ten odcinek już nagrywam po 20.30 nawet w piątek, więc prawdopodobnie on się pojawi gdzieś do 3-4 w nocy już w sobotę nad ranem, więc no niestety unlucky, ale byłem zajęty. No wiadomo, są wakacje, tutaj dużo się dzieje, rzeczy u mnie w mieście, w Międzyzdrojach, oczywiście kurorcie wakacyjnym, więc no ogólnie kozak, nie? Ale mi wjechał tym trzęsieniem ziemi, earthquake'iem i kurde, też ma kanona, dobra. Skupmy się na grze, już pogadałem, ale skupmy się na gierce. Baby Dragon i minionki, Executoner będzie małym problemem. Jeszcze ramuszkę takiego gościu, bo ma 3 jednostki na powietrze, ale już się z nich wyrzucił troszeczkę. Okej, poczekajmy i... Cyk! Nie Executioner, tylko Electro Wizard na Exe i muszkieterkę. No niestety nie udało się. Zawsze gadam i jakby nie skupiam się off record, czyli poza nagraniem na grze, strasznie HP dużo teraz, muszę się skupić na gierce. Zawsze tak jest, na każdym odcinku. O, jak widzicie ten w ogóle typ, jak widzicie na wieży ma właśnie skina wieloryba. To właśnie jest skin z poprzedniego karnetu. Ja powiedziałem, że w poprzednim sezonie kupiłem karnet, no ale niestety nie udało mi się wbić tego skina, bo on w poprzednim sezonie był na 30 tierze i ja chyba wbiłem w poprzednim sezonie 16 tier. Dlatego teraz zmieniłem troszeczkę działanie i właśnie nie mam zamiaru już kupować karnetu na samym początku, tylko właśnie pod koniec sezonu, żeby to było bardziej opłacalne dla mnie. Kurczę, blady, tutaj mnie gościu mocno bija. Ja w ogóle nie mam czym atakować, ja mam taki strasznie dziwny deck. Zobaczcie, ja mam tylko tak naprawdę raskalsy. Tą jakby ekipę do atakowania, raskalsy, a poza tym nic ciekawego. Słabiutko. Ja w ogóle, czy w Clash Royale jest polski język? Chyba wprowadzili jakoś pół roku temu polski język. Ale nie jestem pewien. Teraz pewnie już jest w dobrej wersji takie tłumaczenia, bo na początku pewnie były jakieś błędy. Wiadomo, polski język to jest trudny język, ale nie, ja wolę jednak język angielski, tak pytam z ciekawości tylko. Dobra, jeszcze raz, barelka. Fireball taktyczny na wieżę i na muszkieterę. Pyk! Odrzucenie i raskalsy. Siup i ładnie, fajnie. Jak widać, fajnie wyszła taktyka, bo i baralka doszła i tutaj reskalsy, więc fajnie, podoba mi się to. Oj, kurczę, no nie wyłączyłem powiadomień z Facebooka, tak to się kończy, jak moja mama dodaje jakiegoś posta, no unlucky. O, nie, dobrze, elektron na szczęście uratuje, ale ten earthquake, gościu ma earthquake'a, a ten earthquake mocno obija wieżyczkę i też jednostki. Głównie buildingsy, czyli kanona i to jest unlucky niestety. Dobra, nie będę tak wyrzucał na głupa tej baralki, poczekamy na reskalsy. Kurczę blade, teraz on ma egzę, a mi się, ojojoj, a mi się eliksir szybko ładuje, bo jest oczywiście podwójny eliksir, już minuta do końca. Muszę spuszować, bo ja wiem, że on ma, o Boż. Co on ma? On ma, no już nic nie ma w sumie, earthquake'a ma, ale to już w ogóle jest nieważne, kurczę. No i patrzcie, na hita mnie Valkyria wyjaśniła. Obawiam się, że... No, to jest na pewno GG. Kurczę, pierwsza walka przegrana, bo gadałem, ale druga będzie już od początku bez gadania. Także lecimy. Dobra, druga walka przed nami. Musiałem zrobić na chwilę ZW, ale jest już druga walka przed nami. To jest walka ostatniej szansy, także myślę, że Pass Royale będzie kupowany, żeby wchodzić w nieskończenie w ten challenge. Ale jeszcze zobaczymy, no muszę pomyśleć, kurczę. Bo jeżeli kupię tego Pass Royale, to od razu jakby mówię, że przez cały miesiąc muszę często grać w Clasha, żeby no jakby opłacał mi się ten karnecik. Barelka. Myślałem o tych wallbreakerach, ale stwierdziłem, że barelka spróbuje tych wallbreakerów zatrzymać. One bardzo szybko biegną i to jest problem, jeżeli mam na spamioną wieżyczkę, jeżeli typ zaspami mi ją, no ale mam nadzieję, że mi się uda i niedobrze się zaczyna, bo gościu ma Lumberjacka. Wallbreakery na Lumberjacku, na Rage'u, w sensie od Lumberjacka działają bardzo dobrze dla przeciwnika, dla mnie fatalnie. Także no... Okej, rokecik poleci fajnie. Wiem, że to taki troszeczkę jakby Menda style, ja to tak nazywam, czyli oczywiście no roket od razu na początku, ale zagramy sobie jego, żeby obijać przeciwnikowi wieżyczkę. No i dobra, okej.
Okej, okay, Fire Spirit mnie uratowały, bo minionki jeszcze miały cooldown od wyrzucenia. Na szczęście Fire Spirity zareagowały bardzo szybko, więc tutaj plusik dla niej. O Boże. O, mamy idealnie Magic Archera, tylko żeby teraz Wizard. Okej, git. Nie skupił się na nim i pięknie tutaj Magic Archer obijał do pewnego momentu, ale już teraz na szczęście Wizard nie żyje. Kurde, mogą rzucić tego Goblin Cage'a. No ale nie pomyślałam o tym za szybko. Kurczę, chciałam rzucić princeskę, ale chyba to jednak będzie useless troszeczkę w aktualnej sytuacji. No na pewno jeszcze też kretonki by tę princeskę mi wyjaśniły. Te wallbreakery, kolego, chyba się pomyliłeś trochę z nimi, bo one tak idealnie nie działają tutaj. Okej, okay, fajnie. Ojojoj, pod princeskę poleciał ten poison. No ale ta muszkietryka na szczęście nie dojdzie mi do wieży. Poison będzie tę wieżyczkę troszeczkę atakował. Ale to nie powinien być zbyt duży problem. I teraz tak, Goblin Cage. Ja w ogóle po raz kolejny nie mam takiego ataku. Gościu ma, wiadomo, Gianta, Wizard, taki obvious atak, a ja muszę tutaj myśleć o jakichś taktykach, kurde, na barelkę, na jakiegoś tutaj taktyka z baitem, nie? Z fokusem na Knighta na przykład. Kurczę, o, widzę, że tutaj jest poprawka pod kątem Tombstone'a. Spokojnie, wyjaśnimy tego Tombstone'a Magic Archerem. Powinien dojść, prawda? Do tej wieżyczki, do tej wieżyczki. O nie, najgorzej. No i nie, gość szybko mnie tutaj wyjaśnił. Przypał. Dobra, już widzę, jak muszę grać. Oj, dobrze, princeska tutaj. O, Jezus Maria. O nie, za późno ta barelka chyba. No, na pewno. Fuck. Aha, ten gość. O, princeska, pięknie. Princeska jeszcze przeżyła ten atak. Dobra, princeska broni. To jest dobra informacja. Okej, Goblin Cage, siema mordo. I jeszcze Wizard tam w tle otrzymuje hity. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. No i Wizard leży. To mi się podoba. I teraz tak, gościu powinien mieć Lumberjacka. A nie, gra w ten sposób, dobrze. Noted, noted. O kurde. Teraz tak, tak, tak. Jest problem, jest spina. Okej, okay, na szczęście Wallbreaker nie żyją. One zabijają. No dobrze powiedziałem, nie zabijają, tylko zabierają 300 HP na jednego Wallbreakera. Są aż dwa, czyli zabierają łącznie 400-500 HP. To jest strasznie dużo. Te Wallbreakery naprawdę momentami są bardzo mocne. Ale fajnie, bo Goblin Cage fajnie skontruje to, więc jest dobrze. I git, kolejny rocket idealnie pod Tombstone'a, tylko teraz, żeby on nie zaspał mi wieży Lumberjackiem, okej, okay, na szczęście sobie poradziłem z tym. I chyba rip, no prawie rip, prawie, oj, teraz to mógł być, oj, ten błąd może mnie kosztować wieżyczkę. No, dobra, w ogóle zestresował mnie ten Lumberjack, jakoś w krzywym momencie skręcił. Okej, okay, i teraz rocket. To jest troszeczkę one way strat, bo jeżeli by miało jakąś szybką jednostkę, to mógłby mnie zaatakować, ale jest wygrana na szczęście. Za pomocą rokecika ładnie obiłem mu wieżyczkę, także mamy pierwsze zwycięstwo. Jest fajnie, fajnie. Nie wiem, ile odcinek trwa. To jest najgorsze, że wyłączyłem sobie jakby overlay na ekranie i 2000 golda leci do nas, a jak widzicie, w ogóle mam 115 tysięcy golda, bo zbieram sobie teraz. I mamy kolejny tier do odblokowania, więc tu jak widać, to się odblokowuje. Tier unlocked i możemy sobie otworzyć darmową skrzyneczkę. Więc otwieramy, zobaczymy, 1000 golda, fajnie, bo dużo golda z tego leci, więc to jest kozak. Nie ma legendy, ale legenda teraz rzadko dropi z ogólnych skrzynek. To jest akurat ten lucky troszeczkę. I też questa, mamy play epic cards, fajnie, 500 golda, więc super, zbieramy tego golda naprawdę szybko. I tak naprawdę mógłbym już upgrade'ować arrowsy, ale nawet aktualnie nie mam ich uzbieranych, brakuje mi 16, a nie chcę tego, nawet nie mogę teraz requestować, więc troszeczkę unlucky. Ale nie wiem, ile ten odcinek trwa, kurczę. Tutaj mam pokazane, ale... No średnio, bo nie widzę dokładnie trwania tego filmu. Myślę, że on może trwać tak 14 minut. Zagramy ostatnią walkę, zobaczymy, jak nam pójdzie. Lightning Chest z areny 13. To na pewno Lightning Chesta warto grać. Także tak. Goblin Gang na pewno. Myślę, że Goblin Gang dobrze sobie poradzi z tym goblinem po lewej, więc Royal Giant. Nie no, Valkyria dobrze kontruje Bombera, ja zawsze myślę tak, że jak mam dwie karty do wyboru, to myślę, która lepiej kontratakuje tą drugą. I tutaj myślę, że zagramy... kurczę... Nie, weźmiemy Arrowsy. Myślałem, jak one działają, bo wiadomo, ta barelka, Barbarian barelka, Goblin Gang jedzie na jednego hita, ale pomyślałem, nie, gościowi dają trójkowe minionki, Arrowsy będą mi potrzebne. Więc zagramy w ten sposób, tutaj jednak trzeba w Clashu czasami myśleć, to nie jest, że to jest taka gierka mobilna, jeżeli chcesz coś uzyskać w tej grze, to jednak trzeba tutaj troszeczkę taktycznie pomyśleć. Teraz na przykład tego typa dopuściłem na 400 HP minus, ale spokojnie, wszystko jest full control. Także proszę się nie martwić. No i właśnie, tutaj poleciała ta Barbarian barelka. I super, bo też mu obiję wieżyczkę dwa razy, muszkieterka pykła.
Więc jest to dobra informacja. Okej, okay, ta princeska mogła zostać... O nie, co? Fatalnie, Boże. Chciałem kanona rzucić. Nie wiem, czy kanona jeszcze nie było? Chyba pomyliły mi się klawisze. Kurczę. Dawaj, princesko, nie umieraj. Pyk. I no i super. I teraz gościu nie ma barbarian barelki, więc będzie musiał ręcznie... No właśnie, będzie musiał ręcznie strącić walkirię. To w sumie był dobry ruch, bo wiadomo, ten goblin taki olbrzymi ma jeszcze dwa małe spear gobliny na plecach, więc w sumie dobra kontra na princeskę. Ale ja też się tutaj koledze odwdzięczę. Royal Giant coming. I to jest dobra taktyka, bo Royal Giant i teraz barelka do tyłu. I gościu mi skontruje tu barelkę raczej szybko. A nie, patrzcie, rzucił eliternych one way. No i pod wieżę od razu, bo gobliny jak dostają się do wieży, to działają bardzo szybko. To tak dosłownie, immediately. Troszeczkę to warzywnie powiedziałem, ale dobra, nieważne, nie patrzmy na to. No, ale teraz za to ja mam problem, bo jest przypał. No i mam powierzę, na pewno. Elitarnych jednak też trochę trudno zatrzymać, jak widzicie, rzuciłem i kanona, i goblin gang, i jakby to te obie jednostki nie poradziły sobie z tym. A jeszcze Magic Archer mi obije King Towera. Świetnie, po prostu świetnie. Tego mi brakowało. No i jeszcze tutaj Hog Rider, pięknie, pięknie. Ja nie rozumiem, no w tej walce akurat mam już lepszy atak, tak? Mam tego Real Giant i barelkę do tyłu, ale gościu ma Hoga, gościu ma elitarnych, on ma takie jakby... obvious ataki. Jakby z nim nie gram już od trzech walk, ale to jest trzecia osoba, z którą gram i trzecia, która ma obvious atak. Nie wiem, poprzednio był Giant, teraz mamy Hog Ridera i Elitarnych. To są połączenia bardzo dobre. Okej. Okay. Jeszcze raz spróbujemy z tą samą strategią. I gościu jeszcze raz gra One Way. Tylko, że ja teraz zagram bardziej Eko, jest podwójny eliksir też. Bardziej Eko pod tym kątem... Fajnie, Elitarny jeden się cofnął. Bardziej Eko pod tym kątem, że teraz zachowam sobie... No właśnie, eliksir sobie zachowam. I ten eliksir tutaj będzie teraz kluczowy. Walkiria ładnie... O Jezus Maria, Wizard zawsze musi popsuć wszystko. Okej, teraz Arrowsy. Oj, dobrze. I myślę, że to właśnie dobrze wyszło, widzicie? Widzicie, to dobrze wyszło pod kątem tych Arrowsów, bo Barbarian Barelką bym tych jednostek nie zgasił, po prostu były one za daleko siebie. A tak to wyszło. Aj, zabrakło chwilki, no i teraz jest problem. Jest duży problem. Obiję mu wieżę bardzo mocno, ale elitarnie będę miał problem, a on teraz pewnie spuszuje mnie. No właśnie. Nie, kanon nie... O nie. Uff, już nawet nic nie mówiłem przez ostatnie sekundy, bo widziałem tego Hog Ridera biegnącego na moją wieżę. Zapomniałem, że gościu go ma, ale na szczęście zagrał znowu One Way, czyli jakby w jedną stronę i nie, jakby wyrzucił cały eliksir i tylko żeby atakować, jakby nie miał w ogóle obrony, ja o tym pomyślałem, na szczęście tą barelkę wyrzuciłem, ale ja też zagrałem One Way'a i tutaj tak naprawdę tylko szczęście mnie zatrzymało. Także to będzie tyle, otworzymy sobie tego Lightning Chesta. 5 strajków, właśnie o tych strajkach mówiłem, że one w poprzednim sezonie były w Pass Royalu, teraz ich nie ma. 106 kietonów, Boże, proszę. O, Tombstone, podoba mi się to. Zawsze jakieś epiki takie. 5 strajków, dobrze, mamy co wykorzystać. Myślę, że szkieletonki. Okej, okay, dobra. Okej. Ja nie rozumiem. Jakby ja rozumiem, że tutaj Lightning Chest ma takie coś, że wyrzuca te śmieciowe karty, ale no proszę. Okej. Nie wiem co teraz. Zakład, że dostanę. Nie. Giant Shkiel to mi się podoba. Jakbym go zestrajkował, to bym dostał jakiegoś na 100% spela. Czyli Poison Rage albo coś w tym stylu. A ryzykuję na Komona. O, to jest lepiej. Hordy nie używam, ale zawsze będzie do donacji. Dotacji. Dla moich teammate'ów. Więc to, moi drodzy, będzie tyle. W tym odcinku zagraliśmy sobie Goblin Barrel Draft Challenge. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego challenge'a, bo są jeszcze 2 dni, to oczywiście napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Łapki się tak bardzo nie liczą, więc jeżeli chcecie i jeżeli wam się materiał spodoba, to oczywiście możecie zostawić łapkę, bo ja to widzę prywatnie w statystykach, będzie mi miło, ale głównie zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście oczywiście nowi. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Clash Royale lub innych odcinkach, jeżeli zostaniecie na bieżąco z subskrypcją i dzwoneczkiem. Cześć, pa, pa!